Cześć, jesteśmy zespołem wokalno-instrumentalnym z Torunia, który nazywa się Organek i oglądacie Aktywista. Bycie muzykiem to jest jakiś taki długotrwały proces, który się rodzi człowieku, rodzi się w człowieku. Znaczy nie tyle rodzi, co się toczy po prostu przez większość życia. Bo teraz jak sobie zacząłem na szybko przypominać o swoich doświadczeniach muzycznych, to pierwsze, o czym pomyślałem, to taki chór szkolny albo schola kościelna, do której chodziłem i wiesz, śpiewałem. Później przyszedł pan nauczyciel, uczył nas, jak śpiewać na głosy, co to jest w ogóle głos. Taka podstawowa edukacja muzyczna od samego początku. I to się toczy. Człowiek zaczyna rozumieć te wszystkie mechanizmy, słyszeć. Uczy się. Gra. I w pewnym momencie stwierdza, że chyba jest muzykiem już, bo odnajduje siebie w kontekście takim, że od wielu lat utrzymuje się właściwie z tej muzyki, nagrywa płyty, więc jest muzykiem. I trudno to... I to jest, tak jak powiedziałem, to jest proces, który trwa i trwa. I on trwa właściwie do końca, bo muzykiem nie można się stać i już nim być, tylko człowiek się nim ciągle staje. To jest chyba jak w ogóle takie ogólne ujęcie stawania się czy bycia artystą, bo to jest długotrwały proces, który zaczyna się i się właściwie nigdy nie kończy. To warto o tym powiedzieć, że rzeczywiście to, że my tutaj siedzimy, to zawdzięczamy właściwie tym, którzy gdzieś tam nas kiedyś coś nam pokazali, gdzieś nam zaprowadzili i nie zniechęcili nas do tego. I no jeżeli możemy tak powiedzieć, no to szanowni państwo, naprawdę nie zniechęcajmy, a zachęcajmy nasze dzieci do tego czy do czegoś innego, ale właśnie do rozbudzania tych pasji. Ja nie pamiętam takiego momentu, że decyduję na przykład, nie wiem, kończę szkołę czy technikum, czy coś tam, mam zawód taki, informatyk, czy coś. Nie, jednak będę muzykiem. Nie, absolutnie nie. Jakoś tak samoistnie to się zadziało. Po prostu byliśmy w tym, wzrastaliśmy w tym i no i stało się. Dla mnie też granie i bycie basistą w zespole rockowym to jest też jakiś chyba wyraz buntu, bo ja nie chciałem grać na instrumencie pod tytułem obój, chociaż jest on równie ważny, tylko że nie dla mnie. I jakby postanowiłem poszukać swojej drogi na to i jestem dumny z tego, że to jest moja droga, ale szkoła jest też bardzo ważna i nie żałuję, że tam byłem, szkoła muzyczna. Dlatego, że poznałem wielu ludzi, środowisko muzyczne jakby jest istotne i ta taka atmosfera wzrastania w muzyce. I za to na przykład jestem bardzo wdzięczny moim rodzicom, mimo że broniłem się przed tym strasznie. Nas często, szczególnie młodzi ludzie pytają, czy warto pójść do szkoły muzycznej, czy to... Ostatnio takie pytanie dostałem na tym spotkaniu na uniwersytecie tam w tym. Taki młody człowiek zapytał mnie, czy warto skończyć szkołę muzyczną, czy to nie przeszkodzi w dążeniu do sukcesu w ogóle? Tak. Tak. Po pierwsze, psioczenie na szkołę, co jest oczywiście wielką bzdurą, bo szkoła jest właśnie po to, żeby nauczyć takiego zwykłego rzemiosła, poza tym rozbudzić całe zainteresowanie, a po trzecie, poznać środowisko, bo ja dzięki temu, że byłem tam przez chwilę w tych Katowicach, poznałem mnóstwo ludzi, których teraz spotykam na swojej drodze i to nie tylko po to, żeby mieć do nich jakiś interes, tylko po prostu to jest część tego środowiska. My się znamy, się lubimy, kolegujemy, albo razem pracujemy, albo nie ma znaczenia. Ale tam się rodzi znaczy tam się wchodzi w to środowisko, właśnie to jest naturalne miejsce, szkoła muzyczna. No i ten człowiek mi zadał takie pytanie, ja się oczywiście uśmiałem, ale odpowiedziałem mu na to bardzo szczerze, że żadna szkoła nie jest przeszkodą w jakiejkolwiek karierze, ona tylko służy pomocy i temu też służy szkoła muzyczna. Bo właśnie modne jest takie myślenie na skróty, że i w ogóle myślenie w takich kategoriach, że to fajnie jest zrobić zespół rockowy i być gwiazdą w ogóle i po co do tego jest szkoła muzyczna, po co ja mam marnować swój czas i tak dalej. No to jest błędne myślenie, zupełnie błędne, bo czy to zespół rockowy, czy jakikolwiek, to przede wszystkim trzeba mieć umiejętność pisania dobrych piosenek, bo na tym do tego to się sprowadza. A żeby pisać dobre piosenki, to trzeba po prostu wiedzieć, jak to robić. A można się między innymi tego w szkole muzycznej.
jedyne co mogę powiedzieć, to też jakby obalić ten mit, że na nas wszystko spływa jakby z góry i nagle mamy natchnienie i wszystko jest tak pstryk. To jest absolutnie nieprawda. To u nas jest tak jak, nie wiem, w piłce nożnej, jakby Cristiano Ronaldo nie ćwiczył całe życie, no to też by nic nie osiągnął. W bardzo dużej mierze, nawet w zdecydowanej większości to jest warsztat, właśnie wiedza, umiejętności jakoś w parze. Oczywiście z odrobiną tego czegoś więcej, żeby właśnie się nie zamykać na tą muzykę, żeby nie zamykać się 12 godzin przy tym instrumencie i tak dalej, tylko jednak chłonąć tego czegoś innego, bo to tak naprawdę dopiero wtedy można zainteresować innego człowieka. Ale naprawdę wiedza to jest podstawa, bo inaczej to jest tylko przypadek, a przypadek to tylko czasem przypadkiem może się zdarzyć. A tak to może nam się udać to za każdym razem, powiedzmy. Oczywiście, że za dużo nie dodam, ale tak samo od razu sobie przypomniałem, że przecież w szkole do czego mi były te skrzypce na przykład, które kończyłem, tak? Albo na przykład instrumenty jak kotły, ksylofon czy wibrafon, no niby niepotrzebne, absolutnie nie, no to mi poszerza moją świadomość w ogóle jakąkolwiek, także a przejście w ogóle tej drogi, no to też jest kształtowanie charakteru czegokolwiek, nie tylko tutaj głowy, ale rozwijania, ale i właśnie charakteru i tak naprawdę to wszystko wpływa na to, kim jestem, tak? Na moją wrażliwość, potem na reakcje na pewne jakieś takie na bodźce, także to jest, to wszystko to jest wypadkowa tych wszystkich działań, tak? My. Nie? A potem to wszystko przekłada się na życie, na reagowanie, na, tak jak powiedziałem, na pewne bodźce w życiu i w ogóle na tworzenie muzyki.